W trakcie minionego weekendu w dniach 26-27 listopada w Lublinie odbyły się 15 Mistrzostwa Europy i Puchar Europy Karate Kyokushin, największy i zarazem najważniejszy europejski turniej tej sztuki walki. Pomiędzy 600 zawodnikami reprezentującymi 24 kraje znaleźli się także zawodnicy ostródzkiego klubu Kyokushin Karate. Pierwszą z walk stoczył debiutujący na zawodach tej rangi Hubert Siwkowski, który niestety mimo zaciętej walki przegrał ją z reprezentantem Bułgarii. Porażka tylko zmotywowała Huberta do jeszcze bardziej wytężonej pracy nad sobą. Występ był trudny, bo naprawdę impreza o dużej skali. Niestety nie powiodło, przegrałem pierwszą walkę, ale moim zdaniem to nie był najgorszy występ. Byłem pierwszy raz i myślę, że dobrze zawalczyłem, ale wiem, że trzeba coś poprawić. Drugim z wychowanków Artura Małża, który stanął na turniejowej macie, był Jakub Brzegunia, który przez wskazanie sędziów przegrał walkę z reprezentantem Rosji, który finalnie wywalczył w tych mistrzostwach srebro. Wynik ostatnich mistrzostw to dla Kuby tylko jedna porażka pomiędzy dotychczasowymi osiągnięciami. Karate zacząłem w wieku 7 lat. Poszedłem z ciekawości zobaczyć, jak będzie. No i spodobało mi się. Na początku trenowałem, traktowałem to jako zabawę. Później przyszedłem do starszej grupy, już zaczęły się pierwsze zawody. Na początku nie wychodziło mi. Przegrywałem pierwsze walki. Marzyłem, żeby w ogóle zdobyć kiedyś jakiś puchar. No, później już coraz lepiej, już zacząłem robić postępy. No, i jestem tu, gdzie jest. Liczne miejsca na podium na ogólnopolskich zawodach w Polsce. Trzecie miejsce na otwartych mistrzostwach Niemiec. Pierwsze miejsce na otwartych mistrzostwach Austrii. Prawdziwą perłą tegorocznych mistrzostw okazała się Natalia Stachowicz, która definitywnie pokonała wszystkie swoje rywalki, w tym nokautując jedną z nich i tym samym obroniła tytuł mistrzyni Europy wywalczony w zeszłym roku. Ja startowałam w kategorii juniorek, 16-17 lat do 60 kg. Pierwszą walkę miałam wolną, to znaczy przeszłam bez walki, jako utytułowana zawodniczka dostałam wolny los. Potem miałam walkę z reprezentantką Kazachstanu. Wygrałam ją po dogrywce. Następnie półfinał stoczyłam z reprezentantką Węgier. Skończyłam tę walkę po kilkudziesięciu sekundach. I w finale znowu spotkałam się z reprezentantką Węgier. Wygrałam przez wskazanie sędziów po 2 minutach. Mistrzowskie złoto z przysłowiowego nieba nie spada. Okupione jest krwią, potem i łzami oraz całkowitym poświęceniem się dyscyplinie. Karate to jest wiele wyrzeczeń, to jest praktycznie całe moje życie. Cały mój dzień jest podporządkowany pod karate. Codziennie trenuję, staram się utrzymać wagę poprzez prawidłową dietę. Psychika też jest bardzo ważna, bo to jest przed zawodami praktycznie 50% sukcesu. Więc staram się zawsze znieść tą presję, bo wiadomo, że każdy liczy na to, że coś wygram, że dobrze mi pójdzie na zawodach i trzeba to udźwignąć, trzeba sobie z tym poradzić, więc to też jest bardzo trudne. Naszej mistrzyni Europy serdecznie gratulujemy ciężko wywalczonego pucharu, tak samo jak występowi Hubertowi i Kubie, za których trzymamy kciuki w trakcie następnych mistrzostw. W końcu reprezentowali klub jako jego najlepsi.